Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Niestety nie jestem biegły w języku polskim, ale niestety mam tłumacza, który wykona tę pracę za mnie. It is I regret to not to address this conference in your language. Ale mimo wszystko żałuję, że nie mogę do was przemówić właśnie w waszym ojczystym języku. I can understand Polish, but I cannot speak. Troszeczkę rozumiem język polski, ale nie jestem w stanie się nim biegle posługiwać. I would like to speak about the topic Holy Communion and the renewal of the Church. Więc chciałbym dzisiaj poruszyć temat Komunia Święta i odnowa Kościoła. In the vast majority of the Catholic churches around the world, one can realistically observe that the situation during the distribution of Holy Communion is most sorrowful. Możemy zaobserwować w całym niemalże świecie katolickim, iż dystrybucja, udzielanie Komunii Świętej niestety budzi coraz większą zgrozę. There is almost a total absence of clear gestures of adoration of the most holy body of Christ. Można by powiedzieć, że następuje taki wyraźny zanik adoracji wobec Najświętszego Ciała. Furthermore, the gesture to receive the body of Christ directly in the hand and touching him with fingers and subsequently putting him by oneself in the mouth evokes a scene of taking common food. Co więcej, przyjmowanie Komunii Świętej do rąk, czy jakby udzielanie sobie tejże komunii poprzez wkładanie Najświętszego Ciała do własnych ust, przypomina, można by powiedzieć, no, przystępowanie do takiego, czy spożywanie takiego zwykłego posiłku. Because of this, there is also a considerable loss of the little fragments of the sacred host. I oczywiście, co się z tym wiąże? Utrata, bądź deptanie na przykład, małych fragmentów Najświętszego Ciała. And these little fragments stick to the palm and the fingers of the hand, or directly fall down. I na przykład te małe fragmenty pozostają na palcach, na dłoni, bądź właśnie upadają. All these fragments which contain the real and substantial presence of the body of Christ are then lying on the floor and trampled under the feet. I wszystkie te fragmenty, które mają sobie całego substancjalnego Chrystusa, bardzo często są zwyczajnie deptane przez uczęszczających do kościoła. However, the
aspect is this gesture of taking a hand facilitates the stealing of sacred hosts. Niestety jest jeszcze większy problem, a mianowicie taki, że przyjmowanie Komunii Świętej do ręki sprzyja takim haniebnym procederom jak kradzież Najświętszego Ciała. And this phenomenon is clearly growing throughout the world, the stealing of hosts. I ten fenomen niestety staje się coraz bardziej powszechny na całym świecie. When we observe this situation, we cannot be indifferent and silent. Wobec takiej sytuacji nie możemy milczeć, nie możemy pozostać obojętni. For it would be a great fault of omission, especially on the part of Bishop of the Catholic Church, to be silent. Byłoby wielkim grzechem zaniedbania, szczególnie ze strony biskupa Kościoła katolickiego, aby w takiej sytuacji milczeć. It seems that there is on the part of many bishops an insufficient awareness of the real grave situation caused by the practice of the communion in hand. Wydaje się, że niestety w ogromnej liczbie biskupów nie ma wystarczającego zrozumienia dla tych negatywnych, dla tych złych konsekwencji, jakie wynikają właśnie z udzielania Komunii Świętej do rąk. It seems that there is a kind of practical lethargy towards the most important and sacred in the church, which is the Eucharist. Następuje takie, można by powiedzieć, praktyczne lekceważenie dosłownie najważniejszego sakramentu Kościoła katolickiego. Such a practical lethargy is often caused by a unilateral attention to temporal, administrative and earthly things. I takie lekceważenie wynika z przywiązania do rzeczy ziemskich, do jakiejś kultury zarządzania, do biurokracji, niż do rzeczy świętych. There is sometimes a lack sensibility in paying attention and honor to Christ during the liturgy. Zanika również niestety wrażliwość na obecność Chrystusa podczas liturgii. However, at the same time, the same people are anxious and even scrupulous in preparing and observing the smallest details in order to honor humans in receptions and gatherings. Natomiast te same osoby, które z takim lekceważeniem, z taką obojętnością podchodzą do sakramentu Eucharystii, w sprawach temporalnych, ziemskich, ludzkich, są bardzo skrupulatni, przywiązują wielką wagę właśnie do jakichś dużych zgromadzeń ludzkich, czy większych, można by powiedzieć, imprez. On such occasions, receptions and so on, no detail is neglected, whereas in receiving the King of Kings during Holy Communion, the detailed gestures of adoration, sacredness, and security are unscrupulously neglected. Więc gdy dochodzi właśnie do tego typu spotkań, gdzie na przykład coś się spożywa, takich spotkań czysto ludzkich, to zwraca się uwagę, można by powiedzieć, na każdy szczegół. Ale te same osoby, gdy idzie o rytualne spożywanie ciała Pańskiego, no, całkowicie wręcz lekceważą Króla Królów i Pana Panów. Sometimes one can notice the following effect when the small ones in the church, pious persons, children, try to demonstrate towards the body of Christ clear gestures of veneration during the reception of Holy Communion. There are clergy who impede them to do this. Często jest tak, że małe dzieci na przykład, które mają jakiś, można by powiedzieć, taki sensus fidei i chcą godnie przyjąć ciało Pańskie, tak, pobożne, młode osoby, nie tylko dzieci, są krytykowane za taką postawę, czy ganione przez reprezentantów kleru. Albo nawet powstrzymywani są właśnie przed przyjmowaniem Komunii Świętej w sposób pobożny. They are impeded to kneel down, for example. Na przykład powstrzymuje się przed przyklęknięciem podczas przyjmowania Komunii Świętej. In such situations, one is reminded spontaneously of a
I bardzo często możemy tutaj odwołać się na przykład do sytuacji także aktualnej, która występuje na kartach Ewangelii. As Jesus went to Jerusalem, his disciples and children spread their clothes and branches of palm trees in his pathway, glorifying him. Gdy Pan Jezus udawał się do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, właśnie małe dzieci Jego apostołowie przygotowywali Mu tą królewską drogę, kładąc właśnie ubrania, palmy, aby godnie przyjąć Pana Jezusa. But some of the Pharisees called to Jesus from the crowd, "Teacher, rebuke your disciples." Ale niektórzy faryzeusze zwracali się do Pana Jezusa, aby odwołał swoich apostołów, aby nie czynili takich właśnie gestów wobec Jego. But Jesus answered and said to them, "I tell you that if these should keep silent, the stones would cry out." Ale Pan Jezus oczywiście odpowiedział, jeśli oni milczeć będą, wówczas wołać będą kamienie. It is a proven fact of history that there had not been a period of time where there occurred so enormous and so frequent crimes on such a large scale against the Eucharist as in the 20th and the beginning of the 21st centuries. Możemy powiedzieć, że sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w XX, z jaką mamy do czynienia w XXI wieku, a mianowicie lekceważenie właśnie Najświętszej Eucharystii, nie ma precedensu w historii Kościoła. Let us remember the examples from the 20th century and from the beginning of our century. Więc przywołajmy na przykład niektóre przykłady właśnie z XX i z XXI wieku. For example, the desecrations perpetrated by the Freemasonic persecutors of the Church in Mexico in the years 26-29. Na przykład desekralizacja dokonana przez masońskich prześladowców katolików w Meksyku w latach 1926-1929. The enormous sacrileges of the communists during the Spanish Civil War, 36-39. I te same bluźnierstwa, ta sama desakralizacja obecna podczas hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936-1939. Ze strony komunistów hiszpańskich. Then the monstrous eucharistic blasphemies made by the activists of the Leninist, Stalinist, Maoist regimes in the former Soviet Union and China from 1917 until the 50s. Następnie ogromny okres zwalczania i desakralizacji bluźnierstw, zniszczenia miejsc kultu ze strony leninistów, stalinistów i maoistów, mniej więcej od 1917 roku do lat 50. XX wieku. It seems, however, when the Eucharistic irreverence of the declared enemies of the Church ceased, there began in the late 60s a new and incredible wave of Eucharistic irreverence in midst of the Church. Niestety, można by powiedzieć, gdy ustały jakby te największe, ta wojna wydana Panu Jezusowi Eucharystycznemu przez bezbożników, mniej więcej gdzieś w latach 50., następne akty jakby lekceważenia, niepoważania Jego boskości pochodziły ze strony właśnie katolików. I to są właśnie lata 60. XX wieku. W samym jakby sercu Kościoła. I to się zasadniczo, można by powiedzieć, zaczęło właśnie od momentu, gdy wprowadzono właśnie Komunię Świętą do ręki. Which caused and is still causing the above mentioned deplorable situation. Które przyczynia się bardzo wyraźnie, w sposób bezpośredni do wspomnianych wcześniej właśnie zniewag. Even in the very center of the Catholic Church in Rome, some non-Christian tourists take the consecrated host to bring it home as a souvenir. Nawet w samym sercu chrześcijaństwa w Rzymie bardzo często jest tak, że turyści zwyczajnie biorą sobie konsekrowaną hostię i biorą ze sobą do domu jako pamiątkę z pobytu w Rzymie.
I to oczywiście wynika z dystrybucji do ręki. When we look at this situation realistically and with the eyes of a big face and heart and love, we must feel the necessity to offer acts of reparation to our life. Musimy ofiarować w obliczu tych zniewag, gdy widzimy tego typu bluźnierstwa, musimy poprosić Pana Boga i dokonywać aktów właśnie wynagrodzenia za te wszystkie bluźnierstwa przeciwko Niemu. There is an urgent necessity of expiation and reparation. Istnieje ogromna konieczność właśnie dokonywania takiej ekspiacji i wynagrodzenia Panu Bogu za te grzechy i za te zniewagi. And about this spoke the angel of Fatima in 1916 to the three shepherd children. I o tym między innymi mówił anioł z Fatimy, który objawiał się Łucji i jej bratu i siostrze w 1917 roku. And he spoke literally. I quote: the angel spoke, bring expiation, reparation to our Lord the Eucharist, who is so horribly outraged in this sacrament. I prosił dzieci właśnie, dosłownie, wynagradzajcie Panu Bogu za zniewagi przeciwko Panu Jezusowi w tym właśnie sakramencie, który jest tak strasznie poniżany. To były, można by powiedzieć, bardzo, ale bardzo prorockie słowa. Niestety bardzo często jest tak w historii Kościoła, że niezbyt wiele uwagi poświęca się takim prorockim głosom, albo o tych prorockich głosach czy przestrogach słyszy się już, gdy jest za późno. Unworthy communions constitute a very grave matter in the life of the church. Niegodne przyjmowanie Komunii Świętej jest bardzo poważnym problemem w Kościele. Już apostoł Paweł o tym pisał. I od czasów apostolskich Kościół nie ustawał we wdrażaniu, w nauczaniu tego boskiego prawa. Give not that which is holy unto the dogs. Czyli nie oddawajcie to, co jest święte, psom. Never cast your pearls before swine. Nigdy nie rzucajcie swoich pereł przed świniami, właśnie. Matthew 7:6. Mateusz, rozdział 7, ustęp 6. And whoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. I kto będzie spożywał ciało Pańskie i pił jego krew niegodnie, będzie winny jego ciała i jego krwi. 1 Corinthians 11:27. Pierwszy list do Koryntian. This divine law is stipulated in the court of the canon law and again inculcated by St. John Paul II in the document Redemptionis Sacramentum and in the encyclical Ecclesia de Eucharistia. Więc ta zasada jest bardzo mocno utwierdzona i wyłożona w kodeksie prawa kanonicznego i w dokumentach świętego Jana Pawła II, mianowicie Redemptionis Sacramentum i Ecclesia de Eucharistia. Lay people have the right and the duty given to them by the law of the church and in force of their common and royal wisdom to notify to the masters of the church such deplorable practices. Świeccy na mocy prawa kanonicznego mają prawo, nawet obowiązek, zwracać uwagę biskupom, pasterzom Kościoła na właśnie tego typu nadużycia. The Codex of Moral Law is first due to a lack of the virtue of the holy fear of God. Więc
jakby to lekceważenie prawa moralnego wynika przede wszystkim z zaniku świętej bojaźni Bożej. And ultimately due to the lack of faith in the divine truth of the moral law. I oczywiście z braku wiary w te wyłożone przez Pana Boga prawdy, w tym prawie moralnym. And so from the doctrinal and moral laxism and relativism results indifference and practical lethargy towards liturgical law. Więc z lekceważenia innych aspektów prawa moralnego wynika właśnie lekceważenie wobec prawa liturgicznego. When one believes deficiently in God, then one deficiently loves God and deficiently worships God. Gdy ktoś w sposób błędny lub niewystarczający kocha Pana Boga, czy wierzy w Pana Boga, przepraszam, ten w sposób niewystarczający czy błędny czci tegoż Pana Boga. An authentic liturgical renewal has to go hand in hand with an integral catechesis and preaching of the divine truth. Więc autentyczna odnowa liturgiczna musi iść w parze z odnowieniem właśnie praw katechetycznych. When one believes in the right manner, then one has the desire to worship God in the right manner. Więc gdy wierzymy w sposób katolicki, w sposób poprawny, w sposób prawdziwy, wówczas chcemy czcić Pana Boga właśnie w sposób prawdziwy, w sposób pełni katolicki. And from this the desire to live morally in the right manner. I z tego wynika oczywiście wola życia w sposób zgodny z prawem Bożym. There is no doubt that a person can receive Holy Communion with much faith and devotion also in the hand and standing. Jest oczywiście prawdą, że osoba, która przyjmuje Komunię Świętą do ręki, również może posiadać głęboką wiarę eucharystyczną, nawet stojąc i przyjmując do ręki. And even not only standing, even lying in bed when one is sick. Albo na przykład, gdy jest ktoś przykuty do łóżka. Or sitting in the chair when it's a handicapped person. Albo jeśli ktoś jest niepełnosprawny i siedzi na przykład w wózku czy na krześle. Może przyjąć w takiej postawie oczywiście z wielką pobożnością ciało Pańskie. To jest jakby ten aspekt indywidualny. But the public worship of our incarnated God demands unequivocal objective signs of adoration. Natomiast publiczna wiara, wcielone słowo, wymaga publicznych właśnie wyrazów świętości i pobożności wobec tego sakramentu. Publiczna wiara właśnie we wcielone słowo Boże. And so when I deeply believe in the greatest of wonders, is the real presence of Christ. And when I ardently love Him, and I would never be sad when one will say to me, you have to be in love and to in front of Jesus. Więc to jest jakby naturalna postawa. Gdy mam głęboką wiarę eucharystyczną, nigdy nie obrażę się na przykład, gdy ktoś zwróci mi uwagę, że należy przyjąć Pana Jezusa w postawie klęczącej. The practice, and there is another aspect of the liturgical crisis, the practice of lay ministers of Holy Communion. Kolejnym, jakby drugim aspektem tego kryzysu liturgicznego są tak zwani świeccy szafarze Eucharysty. This practice is absolutely new in the 2000 millennium history of the Church. W przeciągu 2000 lat, ponad 2000 lat historii Kościoła jest to zjawisko, trzeba to podkreślić, całkowicie nowe. I stress everyone, the lay ministers during holiness. Podkreślam, że świeccy szafarze Eucharystii posługujący podczas mszy świętej. Nigdy czegoś takiego nie było w historii Kościoła. Podkreślam to jeszcze raz.
The task to distribute his body, Christ, committed only to the apostles. Szafarzami najświętszego ciała mieli być tylko i wyłącznie apostołowie i ich następcy. We see an indication to this also in the scene of the multiplication of bread, which is a preparation of the Eucharist. Więc widzimy jakby zapowiedź tego w momencie, gdy Pan Jezus rozmnaża chleb na kartach Ewangelii. Jest 5000 osób i tylko 12 apostołów. I Pan Jezus nie wykorzystywał osób świeckich. A było tam, tak jak podkreślam, 5000 osób. I to nawet nie była Eucharystia, a zwykły chleb. Only in extreme case of necessity, such as in the times of persecution, in the case of the desert monks, the church allowed lay persons to distribute Holy Communion, but always outside mass, not inside mass. Więc tylko i wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych, na przykład w sytuacji prześladowania, czy w warunkach na przykład ojców pustyni, Kościół dopuszczał, że świeccy mogli rozdawać komunię świętą, ale zawsze, zawsze poza mszą świętą. After the council, lay ministers were introduced in order to abbreviate the time of distribution of communion. Po Soborze Watykańskim II wprowadzono ową praktykę, aby po prostu skrócić czas rozdawania ciała Pańskiego. I aby w ten sposób jakby odciążyć księdza prezbitera. Such reasons, abbreviation of time or relief of priests, however, are not proportionate to the incommensurable greatness. Natomiast te banalne powody właśnie skrócenia czasu rozdawania komunii, czy na przykład odciążenia właśnie owego kapłana, są nieproporcjonalne w stosunku do tej wielkiej tajemnicy, jaką jest Komunia Święta, jaką jest Eucharystia. And often one can observe that the celebrating priest who uses the ministers is after the mass spending tranquilly an amount of time each. I bardzo często jest tak, że ten sam kapłan, który sprzyja, czy pozwala na przykład na świeckich szafarzy Komunii Świętej, na przykład poza mszą, bardzo często siedzi przed telewizorem, przed internetem, na jakichś błahych rozmowach i tak dalej, i tak dalej. Furthermore, one can observe that people patiently wait a long time in huge queues to get tickets. Or to receive water and food in time of calamities. Widzimy na przykład w sytuacjach jakichś katastrof czy żywiołów, że ludzie są gotowi stać godzinami czasami, żeby na przykład uzyskać pożywienie, czy wody, czy na przykład jakiś bilet na koncert. Should we not take real time and take in account some incommodity in order to receive the greatest and holiest gift that man ever could receive? Więc czy naprawdę nie stać nas na jakieś małe, drobne, niewygodne sytuacje, które mogą się przydarzyć, czekając na największy cud, jaki mógł się człowiekowi przydarzyć? The moment of Holy Communion is too great, too divine, too unique, that it may be carried out with a pragmatic and efficient calculation like a service in a bar or restaurant. Ze względu na to, że Komunia Święta, moment przyjęcia Komunii Świętej, to nie jest zwykła usługa, jak na przykład w barze czy w restauracji. Wymaga to właśnie większej, o wiele większej powagi. Tak, i zbyt święta, zbyt unikalna i zbyt wielka właśnie jest to tajemnica, żeby w sposób taki usługowy traktować dystrybucję ciała Pańskiego. This is my opinion personal, which I follow in words. Te słowa, to jest moja osobista opinia. When there is a priest or deacon in the Holy Mass, there is, to my opinion, never a reason for using lay ministers.
Więc w mojej opinii, gdy podczas mszy jest kapłan bądź diakon, bądź kapłan i diakon, nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby wykorzystywać świeckich szafarzy komunii. In the case that the priest is really physically incapacitated, or in really exceptional cases, there could be perhaps a subdeacon or acolyte. W sytuacji na przykład, gdy ksiądz podczas mszy świętej nie jest w stanie rozdawać komunii ze względu na jakieś niepełnosprawności, poleca się, powinno tak być, że rozdaje diakon, subdiakon bądź nawet akolit. I jeszcze raz podkreślam, taka jest moja opinia. Our Lord Jesus Christ always paid honor to the Father, also is an exterior worship. Pan Jezus w sposób bardzo zewnętrzny czcił swojego Ojca. Właśnie ukazując wielką cześć, wielką pobożność. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Więc Pan Jezus ofiarował właśnie modlitwę, ofiarował suplikację ze łzami w oczach niejako, z wielką, ogromną pobożnością. Our Lord left to His church as legacy this His spirit of reverent, also exterior reverent worship. Pan Jezus pozostawił swojemu Kościołowi owego ducha zewnętrznej właśnie, widocznej, widzialnej pobożności. And this spirit became an essential characteristic of the supernatural life of the church. I ta cecha stała się, można by powiedzieć, bardzo ważnym elementem w nadprzyrodzonym życiu Kościoła. When reverence in liturgy became less than the spirit of health of the church decreased. Więc gdy padała, czy zmniejszała się jakby pobożność eucharystyczna, tym samym można by powiedzieć, że upadała bądź zmniejszała się ogólna pobożność Kościoła. And since the time of the apostles, as was written in Hebrew 12:28, let us worship, adore God with great fear and reverence. Tak jak właśnie było napisane w liście do Hebrajczyków, czcimy Pana Boga z wielką pobożnością i z wielką bojaźnią. List do Hebrajczyków, rozdział 12, ustęp 28. I to jest głos apostołów, to jest postawa apostołów. This essential law of the divine worship, the church handed over to each Christian generation. I każde następne pokolenie chrześcijan przyjmowało jako swoje właśnie ową zasadę prawa Kościoła. The first responsible in practicing, keeping, defending, handing over the liturgical law of reverence is of course the Pope. Oczywiście pierwszym, który jest odpowiedzialny za przekazywanie tego prawa pobożności liturgicznej, jest oczywiście sam papież. I oczywiście następnie kolejny biskup. Dlatego w pierwszej modlitwie eucharystycznej, czy w kanonie rzymskim, mamy wersji łacińskiej, właśnie zwracamy się, jakby przedstawiani są owi biskupi, pasterze, jako ci, którzy kultywują, rozszerzają wiarę katolicką. To są właśnie owi biskupi i papież. And this apostolic law of reverent, even exterior reverent liturgy, is an inheritance which remains for all times. I jest to oczywiście dziedzictwo, które pozostaje aktualne we wszystkich czasach. When by some historical circumstances in certain times some responsible in the
not take much care of the relevant liturgy, then the Holy Spirit uses other instruments. Gdy były takie czasy, na przykład, gdy faktycznie upadała pobożność eucharystyczna w Kościele, wówczas Duch Święty posługiwał się niejako innymi instrumentami, czy środkami. Oczywiście chodzi tutaj o brak tej poprawnej troski i pobożności eucharystycznej ze strony kleru, ze strony hierarchii. Then the Holy Spirit used other instruments to take care and promote the liturgical reverence. Wówczas właśnie Duch Święty jakby omijał hierarchię i używał innych środków, aby poszerzać, umacniać pobożność eucharystyczną. Such instruments can be even today, and they are. Small groups of simple faithful, children, young people with a pure face and a pure soul. I takimi grupami, czy takimi środkami nawet dzisiaj są dzieci, osoby młode, małe wspólnoty o pięknych twarzach i czystych duszach. All the individual priests, liturgical scholars, monasteries and parishes. Wszyscy poszczególni kapłani, wykładowcy, parafie czy klasztory. I see this way the renewal of the liturgy in our days. I właśnie w tym widzę odnowę eucharystyczną, czy perspektywę odnowy eucharystycznej w naszych czasach. From the little ones. Od najmniejszych coraz wyżej. And then will come time when the Holy Spirit will give us more clear indications and promote us from. I wówczas, gdy wyjdzie, możemy powiedzieć, taki impuls, Duch Święty już zadba o to, że te zdrowe zasady, ta zdrowa pobożność eucharystyczna wyjdzie od strony właśnie tych członków hierarchii, którzy właśnie są za to odpowiedzialni. And a last aspect of the renewal of the liturgy is the family. I jeszcze warto wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie odnowy liturgicznej, a mianowicie o roli rodziny. The first step is the common prayer in the family. Więc w ramach odnowy rodziny, po pierwsze, pierwszym takim krokiem jest wspólna modlitwa w samej rodzinie. Then a good and integral Catholic catechesis. Po drugie, dobra i integralna katolicka katecheza. Especially about the Holy Eucharist. Szczególnie na temat Najświętszej Eucharystii. Then the good example of both parents is indispensable. I oczywiście tutaj bardzo ważnym jest, aby jeden i drugi rodzic świecili dobrym przykładem wobec dzieci. The children have to see how reverently their father or their mother prays, kneels and receives Holy Communion. Dzieci muszą widzieć, jak pobożnie, z jaką wielką wiarą mama i tata przyjmują Pana Jezusa w Komunii Świętej. The family should also practice Eucharistic adoration. Rodzina również powinna praktykować adorację eucharystyczną. In common or individually. Indywidualnie albo wspólnie. Participating, for example, in a scheduled Eucharistic adoration. Na przykład wspólnie uczestniczyć w jakiejś regularnej adoracji eucharystycznej. And then the participation in a holy mass, which is celebrated with reverence and sacredness. Wówczas celebracja, podczas celebracji mszy świętej, to przeżywanie, czy to uczestnictwo jest właśnie pełne głębokiej pobożności i świętości. Indeed, only with real Catholic Eucharistic families and communities there will be a lasting and sound renewal of the church. Tylko dzięki trwałym i można powiedzieć eucharystycznym rodzinom i wspólnotom katolickim nastąpi trwała odnowa Kościoła. And this was the desire of the folks St. John the 23rd and the fathers of the Second Vatican Council. I taki był zamiar świętego Jana 23 i ojców Soboru Watykańskiego II. Dziękuję bardzo.
zgadzamy się z biskupami za wykład. Osią naszego spotkania jest ta niedużych rozmiarów, ale jakże istotna książka wydana przez wydawnictwo Sióstr Loretanek. Jest to książka autorstwa księdza biskupa Atanasa Schneidera, Corpus Christi, Komunia Święta i Odnowa Kościoła. Przedmowę do tej książki napisał sam ksiądz kardynał Leo Berg. Państwo pozwolą jedno zdanie z tej przedmowy. Niech lektura książki biskupa Schneidera prowadzi wiernych ku temu, aby w momencie Komunii Świętej uznali rzeczywistą obecność Zmartwychwstałego Pana i aby uczynili swoimi słowami słowa świętego Jana Ewangelisty skierowane do świętego Piotra, gdy Zmartwychwstały Pan ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim i sprawił, że dokonali cudownego połowu ryb. To jest Pan. Zachęcamy Państwa do lektury tej książki Jezusa Dorobycia. Chcielibyśmy rozpocząć taką dyskusję, zadać kilka pytań księdzu biskupowi, korzystając z okazji, pozwolę sobie rozpocząć tą dyskusję. Chciałem zapytać księdza biskupa o postać świętego Franciszka z Asyżu, która tu jest przywoływana, a którego w obecnych czasach jakoś kojarzy się głównie z sprawami ekologii i sprawami zwierząt. Natomiast w tej książeczce pokazuje, jest prawdziwy obraz świętego Franciszka jako niezłomnego czciciela rzeczywistej obecności i obrońcy tego. Gdybyśmy księdza biskupa prosili o kilka słów, choćby do tego, że jestem ojcem Franciszka. So, if your excellency could elaborate on the figure of St. Francis of Assisi, because today he is associated many times. Jeszcze jedno ogłoszenie Państwu pozwolą. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 19:15 do kościoła świętego Krzyża, gdzie ksiądz biskup będzie sprawował najświętszą ofiarę o godzinie 19:15. Zapraszamy. Yes, but I see that St. Francis was quite abused in the last time, unduly. W sposób nieprawomocny, można powiedzieć, nieuprawniony, postać świętego Franciszka została bardzo nadużyta w nowoczesnych czasach. And therefore, więc należy jakby wrócić do źródeł i ukazać prawdziwą postać świętego Franciszka. Całe wnętrze, jakby całe serce świętego Franciszka z Asyżu to był eucharystyczny, ukrzyżowany Pan Jezus. Natomiast jego miłość wobec stworzonego świata była, można by powiedzieć, po prostu takim drugorzędnym wynikiem jego pierwotnej, najważniejszej miłości do Eucharystii. Zachęcamy teraz Państwa do zadawania pytań. Jeśli ktoś z Państwa ma, to zapraszamy tutaj do mikrofonu, bardzo proszę, to taka techniczna sprawa. Prosiłbym tutaj. I od razu prosiłbym o jedną rzecz, o zadawanie po pierwsze pytań, a po drugie krótkich pytań, abyśmy godnie to spotkanie przeżywali i nie marnowali też czasu. Skoro Państwo, księdz biskup, tak pięknie było po polsku powiedzieć, ja bym chciała zadać pytanie w języku ojczystym księdza biskupów. Lub za Jezus Chrystus. Zichan, zresztą to jest odpłane, z tym szpresem, z wegen, gdybyśmy z Jafroń, gdybyś nasz Papa Odrek, czy tej Unsztarze, Kinder. Und zwar, ich habe selbst 10 Jahre in Deutschland gelebt, in Sommer mieszkam ich nicht in Deutschland. Und ja, das aktuelle Problem jetzt in Deutschland ist die Heilige Kommunion für die geschiedenen Menschen. I problem, który jest obecnie w Niemczech bardzo dyskutowany, to jest Komunia Święta dla rozwodników. Wie sehen Sie denn dieses Problem? Können wir dagegen irgendwie aktiv vorgehen? I chciałbym zapytać się, jak on ten problem widzi i czy my w jakiś sposób aktywnie możemy się temu przeciwstawić? Yes, this is a very serious problem. Jest to oczywiście bardzo poważny problem. Ponieważ stoi to w całkowitym, jest to całkowite zaprzeczenie prawa Bożego. Against the law of God in the
his divorce. Osoby, które obiektywnie żyją wbrew prawu Bożemu, czyli jako rozwodnicy, nie mogą przyjąć najświętszą świętość. Jak można przystąpić, zbliżyć się do Pana Boga bez nawróconego serca? Wystawi się dosłownie Pana Boga na ośmieszenie. Albo jak przystępuje się z intencją nawet do Pana Boga, do Komunii Świętej, że ja nie mam zamiaru, Panie Boże, zmieniać swojego życia. Jest to sprawa poważna i sprawa bardzo niebezpieczna. Więc z troski, z miłości, chciałbym zaapelować do tych osób, aby nie przystępowały do Komunii Świętej, ponieważ wystawiają siebie na zwyczajne duchowe niebezpieczeństwo. Because this is the word of God, inspired by God. This is the Holy Spirit spoke through the mouth of St. Paul, who eats the body of Christ unmercifully, is his judgment. Ponieważ, jak mówił Duch Święty ustami świętego Pawła, kto niegodnie spożywa ciało Chrystusa, spożywa, można by powiedzieć, własny sąd. And these words remain valid. I te słowa są ciągle aktualne. And no human being can make these words invalid. I żaden człowiek nie może tych słów unieważnić. No human being can make an exception or to grant a dispensation of this divine law. Żaden człowiek nie może dać jakiejś dyspensy od tego Bożego prawa. No priest. Żaden kapłan, żaden biskup i żaden papież. Z tego, co wiem, nikt jeszcze nie próbował. Chyba, że teraz. Ale ja oczywiście się tym nie przejmuję. Mam nadzieję, że Pan Bóg nie dokona mojej suspensji. Z jakiego powodu miałby to? One will suspend me. Yes. Musi być powód, prawda? Jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli mogę powiedzieć, to staje się po prostu taka suspensa czasem takim środkiem powstrzymania niewygodnego przeciwnika. So sometimes a suspension is used as an instrument to silence somebody who is politically incorrect. Yes, but to suspect a bishop has to be serious reasons. Owszem, natomiast żeby dokonać takiej suspensji biskupa, muszą być naprawdę poważne powody. Since now I have noted my conscience and grievous reasons. Więc ja w sumieniu nie mam obciążonego sumienia w żaden sposób. The law of the family. This is, from my opinion, no reasons.
Więc gdy ja bronię czci wobec Najświętszego Sakramentu i boskiej konstytucji rodziny, to dla mnie nie są żadne powody do suspensji. Jeszcze jedno. Ja myślę, że muszę jeszcze... Szybkie pytanie. Przepraszam, ale nie ma co. Pytanie jest jeszcze jedno. Czy są w takim razie uprawnione różne głosy wśród biskupów? Na tym samym poziomie, czy są po prostu uprawnione? So is it legitimate to have for there to exist different voices on the subject in the College of the Bishops? Well, there can be different opinions among the College of Bishops, but depends on which subject. Więc owszem, mogą istnieć uprawnione różne opinie w kolegium biskupów, natomiast wszystko zależy od tematu, do jakiego odnosi się owa opinia. Small matters, in pure pastoral matters, there can be different opinions. W jakichś mało znaczących kwestiach pastoralnych, duszpasterskich, owszem, mogą być uprawnione różnice. But when there is a very important topic, as I speak here, the family and the Holy Communion, there cannot be different opinions on these subjects which touch our faith and our Lord. Natomiast gdy idzie o kwestie, które dotyczą samego dosłownie Pana Boga, czy jakiegoś artykułu wiary, no tutaj jednak już dyskusja, czy różnorodność opinii nie jest uprawniona. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja się chciałam biskupa zapytać, czy biskup zna Sokółce tą? Do you know of the miracle of Sokółka in Poland? Yes, I have. Znam, tak. Oh, she would like to pass this on to you. Ja chciałem zadać pytanie w imieniu jednej pani, która tutaj mnie o to prosiła. So on behalf of one lady, would you like to ask a question? Co zrobić w sytuacji, jeśli któryś z pasterzy, nie daj Boże, zgodziłby się na taką sytuację, że dopuściłby przyjmowanie komunii przez rozwodników, jak w takiej sytuacji mają zachować się wierni? So how should the faithful Catholic act when they see that a pastor is giving communion to, for example, the divorced, clearly an old man? First, they have to go to the parish priest and to say that this is against the divine law. Więc po pierwsze trzeba skonfrontować owego pasterza właśnie i powiedzieć mu, że jest to wbrew prawu Bożemu. And then when he does not accept your correction, then you have to go to the bishop. I jeśli ów pasterz, ksiądz proboszcz nie przyjmie tejże korekty do wiadomości, trzeba udać się do biskupa. Przypomina czasy arwiańskie, wielkiej herezji, która miała miejsce, że ksiądz arcybiskup mógłby rozwinąć modę. So many times you, when you reference to contemporary modernism, you say you are sort of living in something what reminds us of Arian times. Can you elaborate? There has been one of the greatest crises of all the history of the church, the 4th century, the Arianism. Oczywiście w IV wieku mieliśmy do czynienia z wielkim kryzysem Kościoła, a mianowicie rozprzestrzenianiem się herezji arianizmu. I można by powiedzieć, że taką charakterystyką tych czasów ariańskich było wielkie zamieszanie, wielka dezorientacja w samym Kościele. Who remained faithful to the traditional faith, who did not accept the new Arian thesis, they were inside the church persecuted.
I ci biskupi, czy kapłani, którzy nie przyjmowali... I wierni oczywiście, którzy nie przyjmowali ariańskiej herezji, byli prześladowani w łonie samego Kościoła. I niestety w tamtym czasie większość biskupów ze względu na pewną ludzką obawę, czy ze względu na strach i pewną polityczną poprawność przyjęła herezję arianizmu. And those who accepted the earlier heresy among the bishops, they declared themselves we are Catholics. I co ciekawe, ci właśnie, którzy przyjmowali ową herezję, twierdzili, że są oczywiście katolikami. And they accused the faithful bishops, there are very few, like Saint Athanasius, as extremists. I oskarżali tych prawowiernych, katolickich, prawdziwie katolickich biskupów, że są ekstremistami. This was the fourth century situation. Przypominam, to jest IV wiek. In some elements there is a similarity to our time. Więc można by powiedzieć, w pewnym sensie widzimy podobieństwa z naszymi czasami. Więc może te podobieństwa nie są tak oczywiste i dokładne, ale w pewnym sensie jednak są. Niech będzie Wam pokój Jezus Chrystus. Dwa dni temu, raptem, byłem świadkiem na Jasnej Górze, gdzie podczas mszy świętej dla pierwszych pielgrzymów z kilku polskich diecezji ksiądz biskup, który celebrował tę mszę, udzielił komunii właśnie na rękę. O ile nie jest problemem porozmawiać z księdzem decyzjalnym, z głównym presbiterem na ten temat, dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika, no jednak do biskupów mamy ten dostęp utrudniony trochę, tak, żeby porozmawiać. Więc tutaj moje pytanie, czy w takim przypadku naszą bronią jest tylko modlitwa, albo aż modlitwa. Czy można podjąć jakieś działania inne? W stosunku do biskupa. Tak jest. So a few days ago he was on Jasna Góra and he witnessed during mass that a bishop was distributing communion to him. And while it's easy to, for example, to point out to a parish priest that he shouldn't be doing it, it's much harder, for example, to reach a bishop and tell him what we think of this situation. What would you recommend, Your Excellency, other than prayer, obviously, to do with reference to a bishop that is, for example, distributing communion to him? This is very delicate to correct a bishop. Jest oczywiście bardzo delikatną sprawą, aby upomnieć nawet biskupa. Well, but in Poland I see that it is permitted to receive communion hand by the bishops. Z tego co wiem, w Polsce biskupi wyrazili zgodę na rozdawanie komunii świętej do ręki. Unfortunately. Niestety. And you cannot accuse. Więc w takiej sytuacji, tak na pierwszy rzut oka, ciężko jest zwrócić uwagę kapłanowi czy biskupowi, gdy ten rozdaje komunię do ręki. In our country, in Kazakhstan, since we wrote, there is a prohibition to be communicated. Dzięki Bogu, w moim kraju, w Kazachstanie, jest zakaz udzielania komunii świętej do ręki. For all. Dla wszystkich. Even for foreigners. Nawet dla zagranicznych, którzy przybywają na przykład do Kazachstanu, również oni nie mogą przyjąć Pana Jezusa do ręki. Wszyscy muszą klęknąć i przyjąć Pana Jezusa do ust. Więc w Kazachstanie, gdy widzę, że jakiś kapłan rozdaje komunię świętą do ręki, ja muszę go skrytykować, oskarżyć. To jest wbrew prawu w Kazachstanie. But unfortunately, as in almost all the countries of the world,
it's already legally introduced and Rome approved. Niestety w większości krajach ten proceder jest zalegalizowany i rozpowszechniony. This is our suffering, actually, really, this is the deep wound in the church. To jest oczywiście wielka rana i wielkie cierpienie we współczesnym Kościele. Ksiądz biskup jest osobą, która pochodzi z rodziny niemieckiej, ale posługuje w Kazachstanie. I stąd moje pytanie, jaki jest skład narodowościowy Kościoła katolickiego w Kazachstanie? Czy tam dominują Polacy, czy Niemcy, czy może ludność miejscowa, czyli Kazachowie? I drugie pytanie, czy w Kazachstanie to oblicze katolicyzmu jest inne niż w Niemczech? Na przykład, czy właśnie w kraju, w którym ksiądz biskup ma okazję posługiwać, czy te zwyczaje i tradycje Kościoła, a także jakby życie moralne katolików jest, przechowało się mocniej i jest takie bliższe tradycyjnemu nauczaniu i tradycyjnej praktyce Kościoła niż w RFN-ie? Czy właśnie inaczej ujmując to pytanie, czy ksiądz, gdy przybył do swojej jakby ojczyzny, do Niemiec, czy był zszokowany, że te różnice między katolicyzmem w Niemczech po Soborze Watykańskim II, a tym, co jeszcze się praktykuje w Kazachstanie, czy były takie diametralne i znaczące? So, two questions. First of all, you are in Germany and Kazakhstan, so you'd like to ask about the ethnic composition of the Church of Kazakhstan. Yes. Okay. Well, in Kazakhstan, there have been deported by Stalin a lot of Catholics. And the majority of the deported Catholics were Germans. Więc w ramach stalinowskich deportacji do Kazachstanu wielu katolików Niemców znalazło się właśnie w owym kraju. There are also a great part of Polish Catholics deported, as you know. Oczywiście, jak Państwo wiecie, wielu polskich katolików również było deportowanych do Kazachstanu. Ale można powiedzieć, że mimo wszystko Niemcy stanowili największą liczbę tych deportowanych katolików do Kazachstanu. Więc w czasach prześladowań przede wszystkim Kościół składał się z niemieckich i polskich katolików. Natomiast po upadku Związku Radzieckiego no, niemalże większość tych Niemców powróciła do ojczyzny. I pewien segment Polaków również w ramach repatriacji wróciło do Polski. Now, actually, the composition of our Catholicism is now, I would say, more, the biggest group is still the Polish, because the Germans are all went away. Więc gdy idzie o obecną kompozycję, to bym powiedział, że teraz największą grupę właśnie stanowią Polacy, ponieważ większość Niemców wróciła do Niemiec. And then another great group are the mixed marriages. I następna grupa po Polakach to są mieszane małżeństwa, mieszane rodziny. Z różnych, o różnych kompozycjach etnicznych, o różnych pochodzeniach. And then in the last years is also a consistent group of Russian people who come from the Orthodox background to us. I oczywiście w ostatnich czasach zauważamy również wzrost w liczbie Rosjan, którzy wychowywali się w prawosławiu. And a very, very little percentage, really very small, of even Kazakh people who become Catholics. I bardzo mały procent Kazachów, którzy stają się katolikami. So they have really a very missionary situation. Więc można by powiedzieć, że mamy bardzo misjonarską sytuację. And the second question was, when you came to Kazakhstan, did you notice any differences in the church there when it came to like morality than what you saw in modern Germany? Well, when I grew up in Soviet Union and in the church, the Kyrgyzstan church, and when we came to Germany more than 40 years ago to West Germany,
Więc pierwszy raz przybyłem do RFN 40 lat temu. Dla mnie był to wielki szok z tego, co ja tam widziałem. Szczególnie gdy idzie o wewnętrzną sytuację kościoła, sytuację liturgiczną i oczywiście komunię na rękę. To było takie, że największe cierpienie. Odnosiła się do tych grzechów, które są objęte, jakby uwzględnione przez prawo Boże. Nie może wiązać czy rozwiązywać spraw, które są objęte prawem Bożym, które są przeciwko temuż prawu. The essence of the bishop and pope and the ministry of the apostles and the bishops and the pope is only to be administrators. Esencją jakby posługi czy misji biskupa lub pasterza jest bycie po prostu depozytariuszem, administratorem. On tego nie tworzy sam siebie. Administrators of something which does not belong to them. Mają zarządzać czymś, co tak naprawdę nie należy do nich. And therefore, the divine faith, the divine laws, they are not a property of the Pope. I dlatego święte artykuły wiary, święte prawo, to nie są kwestie widzimisię, to nie jest własność papieża. It's not his private property. To nie jest jego prywatna jakaś własność. Więc w tym względzie nie ma władzy, nie ma prawa tego zmieniać. Jest tylko administratorem w Kościele. Wikariusz Chrystusa. Nie następca Chrystusa, tylko wikariusz. Natomiast moje pytanie jest właśnie takie.
Czy Jezus przykładał wielką wagę do tego, do takich drobnych szczegółów? I w kontekście odpowiedzi na to pytanie, jaka jest misja Kościoła? Co Jezus polecił Kościołowi? I jeżeli miałby pasterz jakieś takie słowo napomnienia i słowo pouczenia dla nas, czyli dla Kościoła, co do tego, co dla nas powinno być największym priorytetem i co dla nas powinno być sprawą najwyższej wagi, jeśli chodzi o posłuszeństwo Jezusowi, posłuszeństwo Jego nauki i posłuszeństwo posłannictwu Kościoła. Bardzo pragnę odpowiedzieć. So, did our Lord place great emphasis on the small details? Mm-hmm. And what would be the priority for us today? Yes, of course. The first is to pray to preach the truth of the divine redemption, or the truth of Jesus, the gospel. The main revealed truth that Jesus gave us. Więc oczywiście obowiązkiem jest głoszenie objawionych prawd przez Pana Jezusa na kartach Ewangelii. Na przykład idzie o Najświętszą Eucharystię. But Jesus, of course, gave not the details, all the details. He left this to the Holy Spirit. He said, I cannot say to you now all, but the Holy Spirit will introduce you. Więc Pan Jezus nie przedstawił nam, można powiedzieć, całego kanonu szczegółów, bo to zostawił Duchowi Świętemu. To Duch Święty zresztą, jak sam polecił i sam powiedział apostołom, nauczy was całej prawdy. I przez 2000 lat istnienia Kościoła Chrystusowego Duch Święty pogłębia coraz bardziej te prawdy. I na czym polega to pogłębienie, ta głębia? I na czym to przede wszystkim polega? Mianowicie na tym, że nasze postępowanie, nasze zachowanie jest zgodne, czy koresponduje z tym, w co wierzymy. Szczególnie gdy odnosi się do tych aspektów, gdy to się odnosi do tych aspektów w Kościele, które są najbardziej wzniosłe, najświętsze. I oczywiście tym jest Eucharystia. Eucharystia nie jest rzeczą, jest osobą. Jezus w swoim najświętszym Bożym majestacie. I im więcej pogłębiamy naszą pobożność, naszą wiarę z Pana Jezusa w tej malutkiej hostii, tym bardziej odczuwamy się do obowiązku, aby wyrażać tę wiarę w sposób zewnętrzny, publiczny. I dlatego ten szczegół właśnie jest tak ważny i logiczny, żeby klęknąć przed Panem Jezusem. I aby przekazywać hostię konsekrowaną w taki sposób, aby wyrazić moją najgłębszą, największą miłość wobec Pana Jezusa. For example, the woman who, when Jesus was invited by a Pharisee, Simon, for a supper, they came, the sinner woman, and she anointed his feet with the most precious oil. Na przykład przypominamy sobie tą historię właśnie z kart Ewangelii, gdy Pan Jezus przybył do faryzeusza Piotra i grzesznica zaczęła właśnie olejkami smarować jego święte stopy. And this oil was very
I to było bardzo drogocenne kolej. And historically we can reconstruct the price of this oil. I historycznie nawet możemy dokonać takiej rekonstrukcji ceny tych olejów. Would live all the year. Więc za cenę takiego małego oleju, którą właśnie owa grzesznica naznaczyła stopy naszego Pana, egzegeci, historycy Kościoła twierdzą, że ta cena równoważyła się spokojnemu życiu jednej rodziny właśnie w ówczesnej Palestynie. Tak bardzo drogi był to olej, olejek. I faryzeusze doskonale zdawali sobie sprawę z ceny tych olejków. I oczywiście zwrócili się do niej, dlaczego je marnujesz? I Pan Jezus im odpowiedział, oczywiście pozwólcie jej. I nawet skrytykował Szymona i faryzeuszy za to, że zwracali mu uwagę w tej kwestii. I powiedział Szymonowi, że Szymonie, gdy ja przybyłem, nie ucałowałeś mnie. Nie umyłeś moich dłoni, moich stóp. A taka była reguła przecież w tamtych czasach. Więc faryzeusze wobec Pana Jezusa tak nie postąpili, jak owa skruszona grzesznica. I Pan Jezus jego zwrócił mu na to uwagę. Więc oczywiście musimy głosić główne prawdy wiary. Oczywiście nie trzeba głosić ciągle, w zależności od sytuacji, że osoby, katolicy muszą przyjmować komunię świętą do ust. But then there is a crisis and this is in our time. A deep crisis that our Lord is so treated in a so manner of manner that I have to protest against this. Natomiast w konkretnych okolicznościach, w jakich się znajdujemy, mianowicie niespotykanego wcześniej kryzysu z Kościoła, akurat ten aspekt Komunii Świętej do ust, przyjmowanej godnie, musi być uwypuklony po prostu. Nie mogę być wobec tego obojętny. Po prostu muszę ukazać prawdziwe oblicze Chrystusa. Proszę o zrozumienie. Szanowni Państwo, składam serdeczny Bóg zapłać księdzu biskupowi za jego modlitwę, za słowa, które do nas skierował, za jego obecność wśród nas. Bardzo, bardzo serdecznie Bóg zapłać. Zapraszamy wszystkich Państwa na mszę świętą o godzinie 19:15 w Kościele Świętego Krzyża. Msza będzie sprawowana w najzwyczajniej momencie. I zachęcamy do lektury książki księdza biskupa Atanasa Schneidera, Corpus Christi, Komunia Święta, Jednowa Kościoła. Raz jeszcze serdecznie Bóg zapłać. I bardzo serdecznie prosimy księdza biskupa o udzielenie nam błogosławieństwa na zakończenie tego spotkania. Ja bardzo serdecznie również chciałbym podziękować wam, bracia i siostry, za przyjęcie mnie, za przyjście na spotkanie. Jest wielką radością dla mnie mówienie o Jezusie Eucharystycznym. I chciałbym wyrazić wobec was życzenie. Zawsze bądźcie adoratorami, miłującymi i obrońcami naszego eucharystycznego Pana. Dominus vobiscum. Cum spiritu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.